body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Ze mną jest Rancia. Hejo. Która się teraz przywita. Słuchajcie, jedziemy, nie wiem gdzie, ale zaraz jakąś fajną trasę na takie serdeczne pół godzinki sobie znajdziemy. Zobaczymy za chwilkę, jak to wygląda. Tylko sobie włączę stopę, żeby wiedzieć co, gdzie, jak i... Dlaczego? Co mamy do przewożenia? Kurczę, mamy fajną trasę. Sprzęt medyczny do Turcji. Tylko ja nie jestem do końca przekonany, że chcę to zrobić. Ale w sumie cena za kilometr mnie przekonała. Słuchajcie, robimy to. To jest 15 tysięcy euro. Biorąc pod uwagę moje opłakane finanse, to jak zrobię tą traskę, to znowu będę troszkę na plusie. Więc idziemy do Turcji. Troszkę nie w czasie, miała być Rumunia, ale zróbmy kółko. Po prostu najwyżej z Turcji pojedziemy sobie do Bułgarii. Jestem w tej chwili w takiej sytuacji, że nie mogę wybrzydzać. Cześć, Stefcia, dzień dobry. Dzień dobry, ja myślałem, że to stream, a to nie stream. Nie, mówiłem, że będę nagrywał. Nie streamuję. Nie? No mówiłem już o tym od dawna, że nie będę teraz streamował, bo nie mam ku temu warunków. A no faktycznie było, ale ja myślałam, że to stream, a to nie stream. A to nie stream, ale ciągle gadam, bo nagrywam. Tak. Przygotuj się do skrętu w prawo. Nic dziwnego, coś dało tak się nabrać. Skręć w prawo. Ostatnio gadaliśmy, widzicie, o... horrorach i o spaniu, to teraz będziemy jak to na Sawacie gadali o paleniu czarownic, nie wiem. Bo nam się tutaj dwie kobiety przypamiętały, więc będziemy gadali o różowych topach. Będziemy gadały, już nawet tak mówię, jak dziewczyna. Facet też baba. Też człowiek. Przygotuj się do skrętu w lewo. Gdzie jest no. Stefcia Strumyk z klocków? Nie ma dzisiaj. To ja wyjmę za skórniaki. Skręć w lewo. Nie, no dzisiaj nie ma. A czy powiedz, czy jestem jeszcze skręć pierwszym donatorem, czy jeszcze nie? No, czy już nie? Jeszcze, jakby jeszcze nie było innych streamów, od kiedy wrzuciłeś mi taką kwotę, tak, więc to jest tutaj. A czemu ty nie streamujesz, leniuchu? No bo ja streamuję tylko co tydzień. A dlaczego? No bo tak. Tak sobie powzięłam i chcę chociaż raz w tygodniu streama zrobić. Mięczak. No. Chyba ty. Trzymaj się lewej strony. Mięczak. Ja przynajmniej nie robię streamy. Ja nagrywam codziennie po 2-3 odcinki. Mam w tej chwili jeszcze... Mam 15 odcinków, ten jest 16. Do zaplanowania, bo dopiero okazało się chyba 5 albo 6, więc jak dobrze pójdzie, to będę na wakacjach i będzie codziennie jeden odcinek się pokazywał. Idealo. No jak? Smutne, nikt tego ETS-a nie ogląda, ale i tak jestem z siebie dumny, że tak wytrwałem. No, ja ogólnie przyszłam się przywitać i pożegnać. A gdzie, no. Gdzie wylatujesz? No, z kanału tego. A dlaczego? No bo... Nie dostałaś pozwolenia, żeby wyjść. Ale ja sobie sama pozwoliłam. Przecież ty nie możesz sama. Mogę sama. Przeliczam trasę. Pomyliłem się przez ciebie, bo to jest twoja wina. Pamiętaj o kierunkowskazach. Może i teraz... o hamowaniu na tym momencie. Nie, nie przesadzaj. Nieważne, znajdę nową A dobrze, wracam na dobrą trasę teraz, wiesz? Jej, brawo. Przypadkiem. Przypadkiem. Przypadki są najlepsze. Dobrze, że nie miałem ładunku, to łatwo było mi wykręcić, nie? No, to miłego granka, papa Rancia, papa Mareczku. Papa Stefcia. No. I tak. Dobranoc. Jak zwykle nas zostawiasz. Standard! Nie przyzwyczaiłeś się jeszcze? Nie, ciągle żyję nadzieją, wiesz? Nadzieja umiera ostatnia. Oczywiście.
No. No to do widzenia. No co pa. Za baba. A następnie jedź dalej prosto. I czołówka, świetnie. 20 sekund rzucenia pojazdu. Ekstra, jestem najlepszym kierowcą. Jedź prosto. I problem jest taki, że teraz będzie mi się silnik wyłączał. No ale co zrobić? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Będzie niebezpiecznie. Strony, a następnie skręć. A czemu mówiłaś, że w sierpniu idziesz do kina? Są kina zamknięte? Jeszcze bo nawet nie wiem w sumie. Czy są zamknięte, czy otwarte? Kina. No już, moment. Dobra, już ci mówię. Bo w sumie z tego, co mi wiadomo, to w lipcu chyba gdzieś otworzyli kina, ale nic w sumie takiego ciekawego, no nic to by mnie nie interesowało, nie? No i ostatnio akurat właśnie leciała ta obecność. Jeszcze chciałam iść na Wonder Woman, ale mój kolega nie chce. Więc ja sama też raczej nie pójdę. Choćbym mogła, ale jednak sobie mogę zaoszczędzić kasę na przykład listopad, bo wtedy też idę do kina. A co będzie w listopadzie takiego? Czarna wdowa. Czarna wdowa. No to ciekawy, ciekawy film. Okay. Lubiłem tą postać w ogóle w uniwersum. Marvela, jeżeli kojarzysz. Tak, tak. Oczywiście mam nadzieję, że kiedyś zaprosisz nas wszystkich do Warszawy. A co, do kina? Obojętnie na to. Ale gdzie ma was? Ale co, wszystkich subskrybentów kanału? To hej, będzie. To znaczy nie, mi chodzi o takich, z którymi jakby, jakby to powiedzieć. No po prostu tymi, którymi najbardziej się trzymasz, że uważasz za osoby bliskie. Mm-hmm. Czyli żona i córka? Tak, zaproszę do kina. No, bo mój pomysł. To w sumie logiczne, ale mi chodziło, że o osoby, które nie wiem, no po prostu czujesz, jakby były dla ciebie taką, no wiadomo. Drugi brat, no, druga siostra. Wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, oczywiście. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ale to też no mogę zrobić takie coś, ale to kto przyjedzie? To nikt nie przyjedzie. No, ty może przyjdzie, bo to jest zgodziądza, ale Bastek nie przyjdzie, bo ma pracę. Jacek nie przyjdzie, bo ma pracę. Stefcia na ogóle nie ma mowy, żeby przyjechała. Kuba unika kontaktu cielesnego jak tylko może, więc nie przyjedzie, no. Ja po prostu sugeruję, że mam ciebie zaprosić na randkę do kina. Nie wiem, czy na to moja żona, ale spytam się. Co? Nie wiem, czy na to moja żona, ale się jej spytam. Jedź prosto. Ej, no nie rób tak. Bo żona będzie jeszcze tutaj. No nieprzyjemnie. Będę cię ganiała? To. Z toporkiem, żona. Dlaczego mnie? Chyba ciebie. Nie wiem. Ja nie zamierzam, jakby to powiedzieć, podrywać zajętych osób, tylko po prostu można sobie z takimi osobami oczywiście pogadać czy coś, ale to mi nic nie znaczy, nie? Oczywiście. Nie, żartuję oczywiście. A wziąłem w ogóle z ładunek, nie? Nie ten, który powinienem wziąć, no ale trudno.
Jedyne, z czym mogłabym się dogadać, to żeby plotkować o tobie z twoją żoną. Przygotuj się do skrętu w prawo. Mężna tak średnio plotkuje, więc nie wiem, czy to by ci się udało. Myślę, że na pewno coś ją zainteresuje. Czy na pewno jedyną opcją, znaczy to wie, ale to wiesz, to tak naprawdę tutaj ciężko byłoby się zgrać. To dobrać termin w takiej sytuacji, jak my jesteśmy po Polsce porozrzucani, to byłoby to mega, mega ciężkie. To ja dlatego tego nie widzę, nie? Dlatego, że nie chciał, ale... Ja sobie nie wyobrażam całą Polskę w jedno miejsce. Nie da się. Z Baskiem, wiesz, jest problem, bo ma pracę. Ja się widziałem z Baskiem dwa razy w życiu. Raz w Wiśle, raz w Krakowie i tyle. No, to nie jest taka prosta sytuacja, nie? Kuba jest w Warszawie raz w miesiącu, ale nigdy nie chciał się spotkać, więc... Tak samo jakbym zrobił spotkanie w Warszawie, też tak nie przyjedzie. Bo tak to już jest z Kubą. No z Jackiem to byłoby też kiepsko, bo ma trochę daleko. No ty jesteś najbardziej podejrzana mobilna, bo się wsiadła w jakiś PKS i przyjechała, tak? Ale z innymi byłoby ciężko. Ja tak blisko też nie mam, nie? Bo do Warszawy chyba jest 3 godziny ode mnie. No ale to tyle masz lepiej, jeżeli chcesz, że tak powiem, nie... zaobligowana jakąś pracą, czy takimi obowiązkami codziennymi, a z nimi byłoby ciężej, tak? No wiesz, jedyne co teraz mam do roboty, to zajmować się kotem, który miał krwiaka w uchu i już w sumie po zabiegu. Tak naprawdę tutaj gadaliśmy kiedyś, to tak naprawdę opcja spotkania byłaby taka, jak by Stefcia przyleciała, bo ona miała Stefcia miała jakoś przylecieć do Warszawy, bo dyplom, ale teraz z tego chyba nie będzie. Ja się w ogóle nie wyobrażam, tak jak mówisz, że ktoś jeździł raz na jakiś czas do Warszawy, nie wiem kto teraz. Kuba. Ale jak ja bym była w Warszawie, to na pewno chciałabym się z tobą spotkać. Nie, choćby to, pogadać. Nie? To rozumiem, no ale przecież słuchaj, Kuba mi kiedyś napisał, że czeka na Natalię na zachodnim i mu się nudzi, nie? Bo ma przejechać pociągiem. I był w Warszawie 2 godziny, czekał na peronie, zamiast napisać, żeby je spotkać. Także z Kubą to wiesz. To się nie zdarzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. A tak to jest różnie, no. Nie wiem, znaczy, wiesz, jak będzie spotkanie, to ja jestem jak odby za, no. No ja nie wiem. Wiesz jak poznałem Bastka, że tak powiem, pierwszy raz? Zgadaliśmy się na Discordzie, czy przez telefon już wtedy, i pojechaliśmy na długi weekend do Wisły. On ze swoją żoną, ja ze swoją mieszkanką. Chodziliśmy po górach. Więc można jak się chce, to jest kwestia chęci, nie? No rozumiem. Także to można to zorganizować, tylko nie z każdym i nie zawsze, no. Kubuś nie chce naszych relacji jakoś bardziej ufizycznić, więc... To Kuba by zobaczył, to ja nie wiem, by się chyba sam zniechęcił. Nie, no chyba nie. No, ale on woli pozostać w strefie wirtualnej. Stefcia by się chciała spotkać, tylko nie może, bo wiadomo dlaczego. Bo mieszka w UK i to nie jest takie proste dla niej się z kimś spotkać. Trzeba to uszanować. Artur, no to podobna sytuacja jak ze Stefcią. Póki nie ma samochodu, to tak naprawdę jest uwięziony troszkę. Ty masz tą możliwość, żeby powiedzmy wsiąść w PKS i pojechać, ale to też nie jest takie proste, nie? No, bo ja bym musiała odbyć znaleźć siebie długą rozmowę z mamą, żeby mnie puściła. W
grze generalnie bym się nie zamykał, natomiast to nie jest wcale taka prosta sprawa, jakby się myślało, że jest, no. Oczywiście rozumiem, mogą być przeszkody, no nie wiadomo, czy kiedyś się spotkamy wszyscy, no ale liczę na to. No wszyscy to raczej chyba nigdy się spotkamy, no tak, to bym nie wierzył, ale spotkać się kiedyś z pojedynczymi osobami na pewno można, no mi się z Baską udało spotkać dwa razy, tak? Wiesz, byliśmy chyba 3 dni czy 4 dni, a potem byłem w Krakowie, to on przyjechał, no i też można było, więc... I mi to kończyć. Większość zwykle to jak... Zwykle słyszałam, że ci tam streamerzy, youtuberzy, zwykle jak organizowali spotkania, to zawsze do Łodzi, bo Łódź jest jakby po środku Polski i uważali, że każdy powinien tam, wiadomo, miał dojechać, nie? Tak, no można, ale ja nie będę robił żadnego meetupu, bo ja nie mam widzów, żeby robić meetupy, więc to jest bez sensu. Oczywiście mi to bez różnicy, bo Łódź, Warszawa, to wiadomo, nie jest aż tak daleko, ale na pewno nie chciałabym dalej typu Kraków czy coś, nie? Nie, to musiałam być też ewentualnie gdzieś na środku, nie wiem. Tylko do Łodzi to ja bym, u mnie są przesiadki, teoretycznie jakbym jechała pociągiem i się przesiadać na następny pociąg, więc w moim przypadku bym się zastanawiała, czy nie jechać prywatnym samochodem. Bo teoretycznie samochodem szybciej dojedziesz, niż by ciągle się przesiadać. No może tak być. No, jak mój kolega jechał do mnie na urodziny, to wyobraź sobie, że mu to zajęło chyba 6 godzin jakieś. A jechał rano, a był po południu. No to od rana do południa nie ma 6 godzin, ale rozumiem, że długo je. Ale nie dałeś mi dokończyć nawet, bo nie wiesz, o której jechał. No przecież, że rano to jest 7 rano. 7 plus 6 to nie jest popołudnie, że to jest. Rano to może być nawet 9, nie? 9 to jest środek dnia. Żaden środek dla mnie rano, ale bez różnicy. Jechał chyba właśnie tak koło tej 9, może nawet przed. I no i tak trochę no późno dotarł, szczerze sami byliśmy zdziwieni, bo nie wiedziałam, że to tak długo zajmuje, nie? Jedziesz pociągiem, czekał, aż będzie mógł się przesiadać, no i trochę czasu mu zleciało, nie? Bo on właśnie z Łodzi jechał do Torunia i z Torunia... Bo inaczej nie dojedziesz. Czyli do Warszawy masz lepiej dojechać. No, znaczy nie wiem, bo jeszcze mówię, nie jechałam z Grudziądza do Warszawy, ale myślę, że na pewno nie byłoby przesiadek. Dopada mnie zmęczenie, no pięknie. I najgorzej, że muszę tą ciężarówkę naprawić, a nie mam na to pieniędzów. Przecież mówiła właśnie, że żona będzie jakoś w lipcu w Warszawie, tak? To był jakiś taki zaczyn do spotkania, no bo tak naprawdę w teorii Bastek może dojechać, w teorii Jacek może dojechać, w teorii ty możesz też dojechać, a w takiej osobie właśnie jak Stefci jest najciężej dojechać, więc to tak naprawdę, jeżeli planujemy spotkanie, to trzeba by zaczynać od osób takich jak Artur czy Stefcia,
bo oni mają największy problem z dojazdem na takie spotkanie, nieważne gdzie by było, tak? Bo nie oszukujmy się, ty mogłabyś wsiąść, pogadać z rodzicami i jutro wsiąść w pociąg i przyjechać, w teorii, tak? Bo u ciebie jedynym problemem z dojazdem jest, powiedzmy, ta zgoda rodziny, tak? Czy tam rodziców. A u nich to jest gorzej. A tam jest gorzej, tak? Bo tu nie chodzi o zgodę, chodzi też o możliwości. Jak sama wiesz, no Stefci, jest ciężej czarodkowi podróżować niż tobie. Oczywiście rozumiem, ale największy problem to tak naprawdę masówcia, bo jest najdalej. No. Znaczy, tak i nie, no mi się Stefcia jest dosyć często w Warszawie, bo jak przecież jak ona jedzie do babci, czy tam w rodzinne strony, to zawsze jest na Okęciu, tak? Tak, wiem, mówiła o tym, że od jakiś czas przyjeżdżała, nie? I mówiła, że nie jest zwykle na długo, chyba około 3 dni. No ale tak naprawdę wracamy do kwestii chęci. Jakby Stefcia chciała, to by napisała, że chce się spotkać i gdzieś się można w okolicach lotniska albo nawet na lotnisku zawsze spotkać, tak? Zjedź z ronda. Ale to właśnie się powinno od tego zacząć, tak mi się wydaje. Czekaj chwilę, zaraz. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Tu bym polemizował. Bo mój poziom uszkodzenia pojazdu jest dramatyczny. No ale nic, zobaczymy co to będzie dalej. Złapiemy jakąś trasę fajną, bardziej lub mniej. Na pewno potrzebuję zobaczyć co tutaj jest. A nie, muszę jechać i się przespać. To jest chyba w tej chwili najważniejsze, więc znajdę sobie na mapie jakiś nocleg. Odkryłem to miejsce, czy nie odkryłem? Nie odkryłem, dobra. Tu jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, na spanko. A potem kończymy odcinek. Zobaczymy, co nam życie przyniesie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Tak, przekroczyłem czas pracy i dostaję mandaty teraz. Świetnie. Skręć w prawo. Do której cię Gancia spać? Pochwal się. No, szczerze chyba wstałam gdzieś
po 12. Po 12. Po 12 to ja kończyłem pracę. Ale ja poszłam spać po 4. A ja po 4 wstałem. 4:40 dzisiaj wstałem. I o 6 byłem w pracy i pracowałem do 14, potem poszedłem na siłownię. I wróciłem po 5. Ej, Marek, no. Ci powiem, że to jak... Bo szczerze odwidział mi się ten drogi telefon, już wolę mówię jakiś tani. No na razie cel donate'ów jest, moja droga, ale widzisz, no ale nie jest. Tak, wiem więc... ile jest, widziałam, nie liczę na to, że się uzbiera, ale już bez różnicy. Nie no, kiedyś się uzbiera, no. Kiedyś się uzbiera, moja droga, natomiast no, w tej chwili nie streamuję, więc... Jakby nawet było... Nie wiem, tak... Nie wiem, ja było chyba 179, dobrze widziałam? Aha. No to nawet jeżeli dałoby radę do, załóżmy, 500, to też chyba byłoby dobrze. Telefon będzie dzwonił na pewno. Tutaj coś tam się jeszcze uzbiera, coś tam dołożymy i będzie telefon jakiś, no coś tam wymyślimy. No zobaczymy, bo ja też mam dużo, czekaj chwilę, dzięki. Mówię, ja też raczej się będę dokładać, bo mam trochę kasy na koncie, znaczy w sensie miałam prędzej na karcie SIM, więc możliwe, że będę donatować, ale na przykład od mojej mamy telefonu, nie? Dobra, dajmy chwilkę, kończymy odcineczek i chwila przerwy i chyba nagamy jeszcze trzeci. A co, jak szaleć, to szaleć. Do zobaczenia, Agancia, pożegnaj się. Pa, pa. Pa, pa, cześć.